Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. No i słuchajcie, jeśli dobrze pamiętacie, ostatni odcinek skończyliśmy po nieszczęsnej walce z... Z czym? Ano, z naszą... leśnicą. No i troszkę się od tego czasu zmieniło, troszkę, ponieważ w ostatni odcinek... odcinku, jak skończyłem, mówię sobie, a nagram jeszcze trochę. No i wiecie, zapisałem grę i zacząłem nagrywać. No i tak nagrywałem przez półtorej godzinki i w kulminacyjnym momencie, po prostu jak zginąłem, wcisnąłem załaduj ostatni zapis i co się stało? Gra mi się zawiesiła razem z komputerem, no i niestety restart. Zapis ścieżki audio z Audacity się zapisał. Niestety, ale z OBS-a nie. Został uszkodzony, nic nie można było go otworzyć. Sorry, winę tu. No i musiałem przechodzić grę od początku, a mianowicie jeszcze przed wejściem do podziemi, gdzie rozwiązywaliśmy zagadkę z Keirą. No i tam też bardziej dogłębnie przeszukiwałem to miejsce i chociażby znalazłem Maugrima, czyli unikatowy miecz srebrny, on był zakryty iluzją. Całkiem, całkiem porządny mieczyk. No i co jeszcze? Co jeszcze znalazłem? No nic w sumie, tak? Do bestiariusza kilka wpisów, poczytałem wszystkie książki, trochę nawet ich posprzedawałem. I tak naprawdę to by było tyle. No i chciałbym jeszcze raz spróbować się z południcą, ale czy ja mogę stworzyć więcej jaskółek? No ja wiem, że czy tylko trzy maksymalnie można stworzyć? No niestety nie jest to miłe. A szkoda, ponieważ one są o tyle przydatne. Czekajcie, zrobię coś interesującego. Zróbmy tak. I wyrzućmy je. A, no to nie, no to nie wyrzucamy. No trudno. Jak tak to działa, to niestety nie. Przez 10 sekund, 5, 5, 5. Szukam czegoś, co dużo nam dodaje. 10, 10. Sok jabłkowy, 20 sekund. Pięknie. To jest chyba jakiś... O, puszczyka. Mamy biały miód. Niestety, ale to mnie nie interesuje. Alkoholi raczej nie chcemy. Dobra, to najpierw weźmiemy w takim razie. Musimy się przygotować do walki z południcą. Co jak co. No broń stalową no już mogę naprawić, tak? Nie naprawię, nie mam nic. Akcji nie używamy. Za często. Tak więc słuchajcie. Próbujemy pokonać. Jeśli się uda, bardzo miło. Jeśli się nie uda, prawdopodobnie tego nie zobaczycie. I po prostu pójdziemy gdzieś w świat robić zadania. Tak więc, no cóż, spalmy ten list. Spalmy ten list. Pokonajmy te dziadówę. Czas skończyć zadanie. Co ciekawe, ona jest na poziom 10. A my mamy 5. Tak więc o tym warto pamiętać. Oczywiście zmieniamy sobie. Nie, nie ma takiego bicia. Nie ma. Na nią trzeba uważać, bo jak ona się zmienia, kurczę, w tą swoją postać upiora, to ona potrafi nieźle... O właśnie, tym atakiem uderzyć. Dobra, gdzie będą? Dobra, jednej nie ma. Trzeba szybko je zabijać, bo ona dzięki temu się leczy. Okay.
To nam się udało. Ała, ała. To nie było miłe. Dobra. Stój, gdzie stoisz. Może Quen by jakoś tutaj pomógł nam? Kto wie? Zróbmy tak. Wybierzmy sobie Quen, który no strasznie długo się ładuje. Dobra, teraz weźmy Irden. Dopóki ona nas nie trafi, to tak naprawdę nic nam nie zrobi. O, proszę bardzo. To jest na jakiś sposób na to. No tylko musimy, no niestety, ale najpierw Quen, a potem Irden. No proszę, panienka chce się leczyć. Chodź tu, chodź. Dobra, dwa na raz załatwione. Irden wybrany. Proszę bardzo. I tak to powinno od początku wyglądać. Tak naprawdę. Dobra, Quen. Bierzemy Quen. I z powrotem na Irden. Oczywiście zmieniam tutaj kółkiem myszy. No, mało brakowało. No niestety trochę spalony. Spalona umiejętność, ale mam nadzieję, że damy radę. No właśnie. Dlaczego spalona właśnie widzicie? Ona się pojawiła, a... Znak zniknął. Ale chyba damy radę. Oczywiście nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca. I znów to samo. Tym, że w tym przypadku już mamy Irden. Ale chyba skończył nam się Quen. Dokładnie, Irden się skończył, Quen się skończył. Co jeszcze nam się skończy? No tak, jeśli będziemy walczyć, to do niczego to nie doprowadzi. A ona cały czas będzie się leczyła. No, dawaj ją. Ale się wyleczyła, masakra. Trzeba ją blisko siebie trzymać. Chociaż jak my robimy te przewroty i tak dalej, to blokujemy troszkę. Zapraszam. To blokujemy pasek ładowania się tych umiejętności naszych.
Tutaj uskoki nawet nic nie pomagają. No ale troszkę tej HP jej spadło. Jednak, jakby nie patrzeć. Okej, odwinęła się, ale jakoś nam się udało. Czekaj, Geralt. Chodź, panienko. Ajajajajaj. Gdzie są? Tu są. Jeden. Drugi. Trzecia. O nie, jako forma ducha. Bo tak sobie ją nazwijmy, tak? Okej. Okay. Ten zniknął. No słuchajcie, takiego pojedynku jeszcze nie było, widzimy. Tyle co się Geralt tutaj na tego namacha. Okej, dalej będzie się leczyć. Nie ma leczenia. Była podpucha. Okej, Erden zniknął. No zapraszam do kółeczka, zapraszam! Aj, za bardzo chciałem. Yeah, jest i leśnica pokonana. Pięknie. trochę było. Zapomniałem miecz wranów. Pięknie. No słuchajcie, biliśmy się z nią. No, może nie 10 minut, ale. No, 3 sloty, ale tak naprawdę tam. Nic nie warte. Zobaczcie, mam tutaj południca i północnica. Ohoho, ale ciekawe. No dobra, słuchajcie, no. Znajdźcie mi youtubera, który tak długo walczył z północnicą, a wam to wynagrodzę. Panie burmistrzu, sołtysie i w ogóle, mam coś dla pana. Ty jesteś... Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam. Mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Zobaczcie. No dobra, najpierw muzyka. Dziękuję bardzo. No dobra, słuchajcie. Dla nas zrobiłeś. Zawsze będziesz miał we mnie przyjaciela. Dziękuję, miło wiedzieć. To, co chciałem wam powiedzieć, to mi wypadło z głowy. No mniejsza w to. dobra, słuchajcie, jeszcze jedno. Zobaczmy, co tu mamy. Krwawy Baron. A to są zadania główne. Zlecenia wiedźmińskie. No niestety, ale raczej tutaj nie pobawimy się. Poszukiwania. Oczywiście mamy rynsztunki. Zobacz, ile tego jest. Całkiem sporo. No i jeszcze mamy zlecenia wiedźmińskie, zadania poboczne, stosy pogrzebowe, zaproszenie od Keiry. Słuchajcie, stosy pogrzebowe, ja bym to zrobił, bo to nie jest trudne zadanie.
a nam się tutaj wale od pierwszego poziomu, praktycznie jak tu weszliśmy, to ja to zrobię. Zrobię. No oczywiście wy też będziecie widzieć te stosy jak palę, ale po prostu całą tę drogę jak będziemy jechać, a raczej ja będę jechał, to zbytnę, tak? Bo trochę daleko. Tak więc widzimy się przy stosach. Słuchajcie, po drodze znalazłem taką tutaj ekipkę, która jakieś tam zwłoki przeglądała. No i mnie zaczepili. Jak to na wsi? Zbiory. Tylko przerzuciliśmy się z pól na pobojowisk. Zwłoki wyglądają na świeże. Niektórzy z tych ludzi żyli jeszcze przed chwilą, prawda? Ano żyli, chociaż ranni. Znachor by ich może odratował. Ale znachora tu nie ma, tylko my. Tak, rabusie i mordercy. Wkurwiasz mnie, a ja nie lubię, jak się mnie wkurwia. No zobaczcie, cała... Okej. Cała ekipa tutaj się zebrała. Ty mi tam podpadasz na jakiegoś... zielonego. Ła. Co mi z tej tarczy? Proszę bardzo. I spłonie. Nie? Ała, po plecach! Ja ci dam po plecach. A ty mendo jedna! Oj, kolegę zabił. No. Nie mogę kontry zrobić. Jeszcze tarcza ci się nie przydała. Co to? Jeszcze raz. Słuchajcie, jak to nie działa, to na pewno podziała. Twoja dupa należy teraz do mnie. Ej, bo ja zaraz zginę. No, już tą tarczą nie podtrzymasz nic. No nic, ja ruszam dalej w trasę. Okej, słuchajcie, jesteśmy przy pierwszych dołach, gdzie trzeba spalić zwłoki. No i bierzemy się do roboty, tutaj już widzę guli. Zdecydowanie cuchnie od zbioru. I to by było na tyle. Teraz wystarczy użyć igni. Za momencik, pozbieramy tylko tutaj szcząteczki jakieś tam, co nieco. Mogę podnieść? Nie mogę? No to zwłoki numer jeden podpalone. Łotka, zapraszam do mnie. Jedziemy po następne. Które nie są tak wcale daleko. I już tego nie będę ciął, bo to naprawdę nie ma sensu aż tak bardzo ciąć materiału. Tak więc przejedziemy tutaj gdzieś. A powiedzmy przez tę wioskę. Wtedy wzięli ich dwa. Taka trochę zrujnowana, ale jest wiadomo, jak to wojna przyjdzie do krainy naszej pięknej ojczyzny. No i dobra, gdzie są te zwłoki? O, już chyba widzę mniej więcej gdzie.
Wy pewnie też, już teraz na pewno. O proszę, ktoś tu jeszcze jest. Jakiś niedobitek się trafił. O, jak przykro, na pół. Czekaj, bo nie mogę go zlokalizować. Coś tam podjedliśmy. A ty to kto? Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Mówisz o tym kapłanie, który nam zlecił to coś? Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał Fistech Primasort. 3 razy wszystko było w porządku. A za 4 jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. No wiesz, po części to ty powinieneś dostać tutaj po łbie za rozprowadzanie Fistechu, tak? Teraz wystarczy użyć igni. Przecież o co chodziło w pierwszej części? Praktycznie rzecz biorąc, żeśmy cały czas na Fistechu jechali. Wszystko się opierało o Fistech. No ale dobra, zadanie zaktualizowane. Możemy wrócić do kapłana Wiecznego Ognia, który też był w pierwszej części, co ciekawe. Taka... No i płotka, którędy. No. Który też był w pierwszej części. Ej, to nie jeden oczywiście. Dobra, słuchajcie. Zobaczymy, co tam ciekawego ma nam powiedzenia ten kapłan. Ale to już chyba zobaczymy się na miejscu. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, jest i nasz kapłanik. Ciekawe, co ma nam ciekawego do powiedzenia. Zadanie wykonane? No właśnie, czemu nikt tego nie zrobił? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. No, szczególnie jeśli chodzi o zbieranie datków, to wam wychodzi najlepiej. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć. I opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Na wyłączność? To ty możesz dostać kosę w plecy. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będzie cię zabić. Tak? Bierzcie go! To Wiedźmin, ale we 3 przecież damy mu radę. No, oczywiście, że da ci radę. Lubisz ogień? To patrz. Oj! Chyba komuś tutaj odpadła głowa. O, temu też kadłubek odpadł. Pękniesz. Pięknie. Mwah. Coś cudownego. Tak oto się... O, 200 nowigracji koron. Źle. O, przydopasy nic nie miały przy sobie. Ale w tym miejscu skończymy. Jest to całkiem ciekawa miejscówka. Już widziałem, tam mamy fajny wykrzyknik. Zobaczymy, co koleś chce. A tymczasem ja wam dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Tam jakaś fajna wieża jest. Widzimy się w kolejnych materiałach z Wiedźmina. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.